Bo trzeba mieć nadzieję, że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. A kiedy w kasie forsa, to sukces pierwsza klasa. Bo to, co nas podnieca, to czasem też jest seks. A seks plus pełna kasa, to wtedy sukces jest. Że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. A kiedy w kasie forsa, to sukces pierwsza klasa. Bo to, co nas podnieca, to czasem też jest seks. A seks już pełna kasa, to wtedy sukces jest. Że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. A kiedy w kasie poza, to sukces pierwsza kasa. Bo to, co nas podnieca, to czasem też jest seks. A seks plus pełna kasa, to wtedy sukces jest. Za chwilę przez faks to poszło na kraj, ja.
Słuchajcie, widzę dużo znajomych twarzy, dużo nieznajomych, aż mi łza pociekła, łzami się trzęsie na rzęsie. Naprawdę jestem wzruszona, że przyszliście Państwo w gości. A prezenty? Mogą być brylanty w kwiatach, bardzo proszę, przed wojną tak podobno bywało. Maryla, wielkie brawa, Maryla! Brawa dla prezentów, dla brylantów! Państwa, urodziny Maryli Ludowicz, za tydzień końcą. My się jakoś lepiej komponujemy. Ciekawe dlaczego, wiesz? No dobra. Słuchaj, Maryla, specjalnie dla siebie dzisiaj obnażę tylko swoją inteligencję. Proszę Państwa, chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym koncercie. A witają Państwa czołowa, niesamowita top modelka Renata Gabrielska. Dobry wieczór. I nieokiełznany przez nikogo showman wszechczasów, Krzysztof Skiba. W zaufaniu powiem Państwu, że niezły z niego model. Chcieliśmy bardzo serdecznie powitać pana marszałka Senatu Longina Pastusiaka. Wraz z małżonką też. Rodzinna taka sytuacja. Oraz osobę szczególną, pierwszą damę, panią prezydentową Jolantę Kwaśniewską. Jest także gość specjalny, minister obrony narodowej, pan Jerzy Szmajdziński wraz z małżonką. Chcieliśmy także powitać prezesa PZU Życie S.A., pana Bogusława Kasprzyka. Chciałem powiedzieć tylko jedno, że cieszę się, że pan minister obrony narodowej przyszedł na ten koncert.
bo to człowiek, który, wiadomo, tam ma różne rakiety, odrzutowce i tak dalej, a ja, mimo że nie byłem w wojsku, też mam obok siebie niezłą rakietę. Zanim usłyszymy premierowej piosenki, mamy pierwszą niespodziankę, ponieważ są to urodziny, tych niespodzianek będzie bardzo dużo, a oto pierwsza z nich. Trzy niesamowite dziewczyny, które przybyły tutaj beczkowozem z Petersburga. Niespodzianka i wydarzenie naprawdę ciężkiego kalibru. Proszę się przygotować. Waga ciężka, bardzo prosimy. 240 ton z Petersburga. Zapraszamy. Prosimy. Another day older and deeper and dead. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company's store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. I want to find the others still left the rhyme and the another day older and deeper in debt. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was gone one morning and it was just a rain. A fight with the troubles on my little name. I was great and a king. I know I'm a lion, can't no punch you. Walk around your sixteen guns, and what do you get? Another day older and deeper and dancing. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my ślimaki, gdy to widzę, to mnie zaraz mgli. Egzotyczne takie te zwierzaki najwyraźniej nie pasują mi. Żabia nóżka raczej nie ciekawa, łatwo złamać, wyrwać nóżkę tą. Żabia nóżka raczej chudelawa, za to śmieci, wszyscy bawią się. Impreza na medal, leje sobie szkło tego milowego, a także to tamto. Przełamuję niechęć do ślimaka, a w marzeniach jestem sam na sam. Z tym facetem, który nawet nie wie, że posiada klucz do raju bram. Czy wypijesz ze mną słodkie wino? Spójrz w me oczy, a zobaczysz, że rzucimy na grilla żarkie łaski dwie. Do białego rana zabawimy się. Jest bardzo wesoło, szwedzki stół się gnie. Leci kupa śmieci, wszyscy bawią się. Impreza na medal, leje sobie w szkole.
śmieci, wszyscy bawią się. Impreza na mega leje sobie w szkło. Tego i owego, a także to tamto. Jest palcone solo, szwedzki stół się gnie. Leci kupa śmieci, wszyscy bawią się. Specjalny gość. Cześć. 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 Comment ça va? Ça va et toi, Marella? T'es toute belle, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est belle. Oh. Francusko powiedziałam. Powiedziałam cześć i powiedziałam ty też. Marella, c'est ton anniversaire. Tutaj się kończy. C'est ton anniversaire. Coś mówi do mnie. Anniversaire, o, to chyba imieniny. Urodziny. Urodziny. Anniversaire. J'ai un cadeau pour toi, attends. Prezent, dawaj. Czekajcie, a gdzie to jest? Co ona ma? Przepraszam. Co masz, malutka? O matko. Jak ja marzyłam o takim, na który palec nie wiem. On ma masz troszkę większe palce. Ja mam takie większe, no tak, też tutaj. Super. Pokaż. Ale jakie masz buty odjazdowe. No to czy... O, zobacz pieniądze, poczekaj. Mogę? Możesz. Lola Lu. Lola, siadaj. Zaśpiewam. Dla mnie? Dla ciebie. O, dziękuję ci. Jesteś taki o i e, wszystko w kancik i na czas, a ja tylko w tę lub w tę gaszę i płonę tłumiąc drżenie, żeby cię nie obudziło zbyt długie westchnienie, żeby znowu mi nie burknął przy swej mlecznej zupie, że o jednym tylko myślę, że mam diabła w głupiec. Jesteś wielki, przystań. To nieważne, kto z kim śpi, ważne, by się dobrze wyspał. A nie przegnaj, przykro mi, życzę ci, kochanej, przystań. Ale 300 000 wie, byle by się dobrze wyspał. Kiedy mi dawałeś w kość, nie krzyczałam paszą won. No gdzie mi znów się trafi taki Bond, James Bond? Lecz ty wciąż odparowujesz tym rymem o zupie. Więc ci zdradzę, no tam siedzi nie, nie diabeł, głupiec. Jesteś wielki, mój maleńki, a więc znajdź godniejszą przystań. To nieważne, kto z kim śpi, ważne, by się dobrze wyspał. A więc przejdź.
Przestań, to nieważne kto z kim śpi, ważne by się dobrze wyspał. A więc żegnaj, przykro mi, że cię ci kochanie trzysta, ale trzysta tysiąc wie, byleby się dobrze wyspał. To nieważne kto z kim śpi, ważne by się dobrze wyspał. Jesteś wielki, mój maleńki, a więc znajdź godniejszą przystań. To nieważne, kto z kim śpi, ważne by się dobrze wyspał. A więc żegnaj, przykro mi, życzę ci kochanek 300, ale 300 tysiąc wie, byle by się dobrze wyspał. No, artysty z Paryża to ja nie przybiję, ale będę się starał. Proszę Państwa, wnoszą specjalnie dla mnie podest, tak, bo to artysta na wysokim poziomie, skiba, teraz tam się trochę wyżej, tak. Proszę Państwa, dlaczego Maryla Rodowicz wielką artystką jest? Teraz będzie taki wykład. To już Gombrowicz się zastanawiał, dlaczego Słowacki wielkim poetą jest. Ten problem nie został rozstrzygnięty do końca, ale wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak, zmieniały się rządy, zmieniali się premierzy, zmieniały się mody, zmieniały się przewody, zmieniały się ceny rajstop i biustonoszy, a Maryla Rodowicz, jako ten wóz drzymały, jak miecz chrobrego, jak telefon komórkowy Krzysztofa Rutkowskiego, chwała, chwała, po prostu wykasowała wszystko. To jest niesamowite, proszę Państwa. To jest fenomenalne. I nawet różni etymolodzy, etnografowie, ekolodzy przysyłają mi takie informacje, że powstają na temat Maryli Rodowicz przysłowia ludowe. Na przykład tak, kto rano wstaje, takie nowe przysłowie związane z Maryla Rodowicz. Kto rano wstaje, temu Maryla nie zaśpiewa. No, bo wiadomo, że Maryla późno wstaje, także... Nie. Albo na przykład, gdzie kucharek 6, tam Maryla ma co zjeść. Tak, różne były takie, no, albo na przykład takie słynne jest nowe przysłowie o Maryli, takie, że baba z wozu i kurczę, nie ma kto śpiewać, no. Albo takie było, hej górale, nie bita się, ma Maryla dwie gitary, podzielita się. Też takie było. No, cały czas to, proszę Państwa, to cały czas właśnie się tworzy te różne przysłowia. Albo jest takie, o, takie, że na przykład upadły huty, upadły kopalnie. Leszek Balcerowicz cieszy się, że nie upadła Rodowicz. O, jeszcze takie jedno tutaj sobie wypisałem. Kto piosenki zna Maryli, ten się w życiu nie pomylił. Chyba Maryla jest gotowa. Aha. Patrz, bo ja jestem taką zapchaj dziurą i tak mi mówili, że mam gadać dopóki nie tego. Czemu jest w plecy kopnąć, no? Kolejna noc, jak stary pies, w obroże spordze białych gwiazd. Jeszcze się łasi, skamler wie, lecz dzisiaj nie dopadnie nas, na dzisiaj pas. Już się nie wgryzie, nie te dziąsła, nie będzie drapać, jęczeć, kąsać. Choćby szarpała aż do świtu, nie wyrwie z gardeł tamtych krzyków, już po zapstrzyku. Może nie trzeba było tak,
szaleńczo w górę grzać i zgarniać, chwytać, łapać, brać, bo zaraz amen, klezmer grać. Może nie trzeba było tak, lecz po kropelce, po maluchu sączyć to życie, a nie chlać gdziekolwiek z gwinta. Musimy przeżyć to, przetrzymać, choćby perliło się spod rzęs, by jeszcze z tego życia wyrwać soczysty krwisty kęs. Przysięgam miesiąc, góra dwa, najdalej tuż po świętach. Ja będę z tobą, niech to szlak, znów będę w niebo wzięta. Może nie trzeba było tak, szaleńczo w górę grzać i zgarniać, chwytać, łapać, brać, bo zaraz amen, klezmer grać. Może nie trzeba było tak, lecz po kropelce, po maluchu sączyć to życie, a nie chlać gdziekolwiek z gwinta. Potem odpalimy ostro, choćby to pożreć miało nas, choćby groziło stosem chłostą, zagramy jeszcze raz. I z lodem na parzących skroniach, do bólu szarpiąc każdą strunę, zdążymy choćby biły gromy, zaliczyć każdą chmurę. A może trzeba właśnie tak, szaleńczo w górę grzać i zgarniać, chwytać, łapać, brać, bo zaraz amen, klezmer grać. A może trzeba właśnie tak, nie po kropli, po maluchu soczyć, lecz chlać to życie, chlać, choćby z gwinta. A może trzeba właśnie tak, szaleńczo w górę grzać i zgarniać, chwytać, łapać, brać, bo zaraz amen, klezmer grać. A może trzeba właśnie tak, nie po kropli, po maluchu sączyć, lecz chlać to życie, chlać, a choćby z gwinta. Życie gryzmole na brudno, już na czysto nie zdążę przepisać, trudno. To nieistotne, od pół biedy, bo choć nie jestem 44, ja muszę jeszcze z lotu ptaka, choćby z trzepaka. Wyrosnę z trzepaka, zejdę, jeszcze się tylko nacieszę we śnie i wyjdę wcześniej. Ja się jeszcze roztańczę, ale nic, ja się jeszcze rozkręcę,
choćby w tańcu tym jak okruszy. Pękło serce, me głupie serce. Bo gdy nawet ta blać kostura wcześniej zwali mnie z tego trzepa, no to cóż, pozostanę na brudno, na brudno, lecz z lotu na kas. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo widzieli taki film Cztery pancernie i pies z Baskervillów. To Sherlock Holmes napisał razem z Przymanowskim, bardzo znany serial. I tam jest taka kobieta, Marusia się nazywa, i jest pewien człowiek, nazywa się Janek, to jest czołgista, on ją kocha, on jest polskim czołgistą, ona jest rosyjską, wiadomo, telegrafistką. I ta miłość po prostu, ona rośnie, jest to światowa miłość. Ja myślę, że to jest taka metafora polskich losów, tego, gdzie żyjemy w Europie. Jednak tu Europa, tu Rosja. Tak więc te odwieczne tematy bliskie są tematom piosenki Marii Rodowicz, którą za chwilę usłyszymy. Jest to nowa piosenka z nowej płyty. I w tej chwili, jeżeli ktoś z Państwa ma hełmofon, prosimy serdecznie o nałożenie go na głowę. Minister Szmajdziński oczywiście ma. Maryla jeszcze jest w okopach. O, jeszcze tam, tak, on jeszcze walczy. Jest Maryla. Prosto z okopów, prosto na scenę. Maryla Rodowicz, Marusia! Przebacz im Bóg, kochają Rosję i Wschód. Ciągle Aznavour Charles, ech, raz śpiewa jeszcze raz. I mają bistra bez dna, gdzie ruską wódkę się chla. Zapraszam tam Natalii.
wciąż nie jesteśmy na tak. A przecież Janek, nasz Bond, tak bardzo kochał ją. Teraz, bracie, jest tak, że zewsząd zachód się pcha. Otwierasz puszkę, a tu słyszysz how do you do. I czasem boję się, że wschód ktoś ukraść nam chce. Gdy będziesz biernie tak stać, zabiorą nam. Więc powiedz tak albo nie, czy szarik mógł mylić się, lub czy Janek, nasz Bond, niesłusznie kochał ją. Marusia, Marusia, Maja, Maja, Marusia, Marusia, lubi ciebie. Marusia, Marusia, Maja, Maja, Marusia, Marusia, lubię ciebie. Marusia, Marusia, Maja, Maja, Marusia, Marusia, lubię ciebie. Marusia, Marusia, Maja, Maja, Marusia, Marusia, lubię ciebie. Marusia, Marusia, Państwa, ale widzę, że piosenki takiej wojskowej się Państwu bardzo podobają, ponieważ to są urodziny Pani Maryli Rodowicz, w związku z tym nadchodzi z całego świata bardzo wiele telegramów. Ja pozwolę sobie, że jest to balanga urodzinowa, kilka z nich przeczytać. Oto pierwszy. Z okazji urodzin wielu sukcesów artystycznych oraz wysokich, udokumentowanych dochodów podlegających opodatkowaniu życzy minister Grzegorz Kołodko. Kolejny telegram, który dotarł właśnie przed chwilą. Maryla, wracaj na Kubę. Bez ciebie rewolucja nie ma sensu. Fidel Castro. Pozdrawiam gorąco Pani Marylu. Gratuluję udanej płyty i radzę popracować troszkę nad lewym sierpowym. Andrzej Gołota. Baczność, spocznij, zaśpiewaj, odpocznij. Wszystkiego najlepszego i atomowej, wybuchowej energii na scenie życzę załoga czołgu Rudy 102. To a propos piosenki Mariusia oczywiście. Kocham Panią, Pani Marylu, a szczególnie to mi się podobają Pani Samogłoski i Spółgłoski. Profesor Jan Miodek. No i proszę Państwa, i teraz to już będzie hardcore. Ja nie wiem, czy ja mogę to przeczytać, ale postaram się. Nakręciłem Pana Tadeusza, nakręciłem zemstę, niedługo nakręcę zegarek. Widzę Panią w tej roli, Pani Marylu, Andrzej Wajda. Przed Państwem najbardziej rozśpiewany zegarek w Polsce, Maryla Rodowicz!
Ja wiem, że nowe piosenki, jak to w rejsie było powiedziane, że lubię słuchać starych piosenek, bo znam. Ja wiem, że bardzo trudno się słucha piosenek nieznanych, ale i tak reagowaliście Państwo fantastycznie. Bardzo dziękuję, bo z pewną nieśmiałością je prezentowałam. Naprawdę z duszą na ramieniu. Po raz pierwszy dziękuję bardzo za łaskawość. Dziękuję przede wszystkim za prezenty wspaniałe. Najpiękniejszym prezentem jest ten koncert dla mnie dzięki firmie PZU. Brawo. Brawo, że się rzuciła na taki pomysł. Bardzo dziękuję panu prezesowi Montkiewiczowi. Dziękuję wszystkim gościom. Znowu cię budzi gnaja bat i wykipiało mleko, a Karaiby niech to szlak, jednako wciąż daleko. Do tego klepią w tej TV, że w Riołach tam żyją, że robią dym, aż piekło drży. I co noc pierwsza miłość, a tutaj tylko mróz i śnieg. Lecz przez armacka krew i już po chwili gnasz jak zbieg. Dziękuję niebu za ten fart i tańcz choć kipi mleko, a Karaiby niech to szlak i tak nam nie uciekną. I niech się zdrowią także nam i dusza z duszą z brata, aż pan Popiołek w bramie z chmur szepnie, no koniec świata. Tutaj tylko mróz i śnieg, lecz że zarmacka krew i już po chwili gnasz jak bieg w XXI wiek. Bo już karnawał, a co tam jakieś Rio, dałem takiego czadu, że w piekle się nie śniło. Bo już karnawał, zróbmy z parkietu przecier, zapraszmy panu panom świeżutkie tysiące. Tysiąclecie, bo już karnawał.
Radomowicz. Maria Radomowicz. Wrywam światło tutaj. Kiedyś razem na obłoczku, na kudłatej półwie zaśpiewamy, wykrzyczymy o tym, co nas łupie, ale póki co nam trzeba pchać ten ziemski kranik, aż nam z dłoni nie wypadnie nasz zielony kamyk. Ja na pewno się nie spóźnię, nie zagapię gdzieś pod gruszą, wsiądę w pociąg byle jaki, napędzamy duszą i ruszymy znów na bal, ten drugi nieziemski i zanusi walca nam sto chórów anielskich. Ubawimy się po pachy, choć łez płynie wiele, gdy odnajdą się wciąż młodzi, starzy przyjaciele. Kiedyś razem na obłoczku, na kudłatej pufie, damy naszym drogim smutkom serdecznie po dupie, ale póki co nam trzeba wytrwać przy tej orce, aż nas samych nie przesieje nasz niebieski ojciec. Ja na pewno się nie spóźnię, nie zagapię gdzieś pod gruszą, wsiądę w pociąg byle jaki, napędzany duszą, i ruszymy znów na bal, ten drugi nieziemski i zanusi walca nam sto chórów anielskich. Ubawimy się po pachy, choć łez płynie wiele, gdy odnajdą się wciąż młodzi, starzy przyjaciele. Starzy przyjaciele, to przyjaciele, dzień dobry panu. Starzy przyjaciele, starzy przyjaciele, starzy przyjaciele, starzy przyjaciele. Koncert sponsorowało PZU Życie.